Zastanawiałem się nad tym, jaki powinien być główny temat tegorocznych elitarnych spotkań niemenowskich. Wydaje mi się, że jest naszym obowiązkiem przekazanie informacji o tych polach działalności Czesława Niemena, wybitnego artysty, wybitnego twórcy, artysty, który wydaje mi się, że jest niedoceniany zarówno przez media, jak i przez prasę, która publikuje informacje, no, te najbardziej popularne. Czesław właściwie był taki, jaki wyglądał. Troszkę ekstrawagancki, co widać było w jego sposobie bycia, w wypowiedziach, w ubiorze, a także w kompozycjach i w stylu muzyki, jaki sobie i widzom, słuchaczom narzucał. Ale ta ekstrawagancja właściwie była oparta na takiej bazie porządnego chłopaka. Takiego chłopaka, który nigdy cię nie zawiódł, mógł ci odmówić, ale kiedy obiecał, zawsze tego dotrzymywał. Zawsze był lojalny, zawsze był prostolinijny, chociaż wiadomo, że jego ścieżki myślowe były niezwykle skomplikowane, ale w sposobie bycia był bardzo prosty. Był po prostu jak gdyby zrobiony ze szlachetnego materiału. Pierwszy koncert, na którym zobaczyłem Czesława w akcji. Pamiętam, poprzedziła próba i zaskoczył mnie bardzo tym, że w trakcie tej próby biegał w trampkach, bardzo sprytnie skacząc po fotelach, po oparciach foteli. Dowiedziałem, że Czesław jest prawie rówieśnikiem mojego taty, to było bardzo dziwne, że moim idolem muzycznym jest ktoś, kto jest równolatkiem moich rodziców, a jest reprezentantem tej buntowniczej części muzyków, którym chodzi o coś więcej niż przetrwanie na rynku show biznesu.